Był człowiek, w którym moja ziemia ujrzała, że jest związana z niebem. Był taki człowiek, byli ludzie i ciągle tacy są. Poprzez nich ziemia widzi siebie w sakramencie nowego istnienia. Jest ojczyzną, bowiem w niej dom ojca się poczyna, z niej się rodzi. Pragnę opisać mój Kościół w człowieku, któremu dano imię Stanisław. Imię to król Bolesław mieczem wpisał w najstarsze kroniki. Imię to mieczem wypisał na posadzce katedry, gdy spłynęły po niej strugi krwi męczennika. To słowa z poematu, jaki o świętym Stanisławie ze Szczepanowa napisał przed wieloma laty Karol Wojtyła, nasz święty papież Jan Paweł II. Słowami tymi pragnę zacząć tą homilię, która koncentruje się wobec Słowa Bożego, które dziś przez tego wielkiego orędownika naszej ojczyzny, tej naszej ziemi tarnowskiej, tej ziemi szczepanowskiej, tutaj staje się dla nas światłem i drogą. Słowo Boże, które nas prowadziło do tej niedzieli, mówiło o ważności Eucharystii w życiu człowieka. O tym, że prawdziwe światło i życie nie płynie z bogactw tego świata, które przemijają, które ulatują, które są nietrwałe, że nie zapewni go żaden traktat, ale to życie płynie z Eucharystii. Prawdę tą i prawdę, że nie można wyrzec się Słowa Bożego i prawd Ewangelii potwierdził swoim życiem i swoją męczeńską śmiercią święty Stanisław. On to pozwala nam lepiej wniknąć w Boże Słowo, które dzisiaj zostało do nas skierowane. Albowiem tak jak Słowo to stało się ciałem w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, tak w przedziwny sposób staje się ono ciałem w tych wszystkich, którzy dając mu wiarę, idą za nim po ścieżkach losu, idą i stają się dla nas światłem, stają się dla nas solą, która ma dodać smaku temu płochemu światu. Słyszeliśmy słowa świętego Pawła, słowa, które są dobrze nam znane, jakże często cytowane, jakże często wygłaszane, zwłaszcza podczas uroczystości pogrzebowych, ale dziś nie są one tu dla smutku, ale są dlatego, żeby na nasze życie rzucić światło. Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie? Głód czy nagość? Niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane, z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień. Uważają nas za owce przeznaczone na rzeź. Powstaje pytanie, czy warto być owcą prowadzoną przez Chrystusa? Czy warto zaufać takiemu Panu, który obiecuje najwięcej cierpienia, który obiecuje prześladowania, ucisk? Święty Stanisław potwierdza swoim życiem, że warto. Bo tyrania, bo wojna, bo miecz, bo epidemie, bo choroby nie są ostatnim słowem. Ostatnim słowem
jest miłość. Miłość Chrystusa do nas, miłość Boga, która tak bardzo ukazała się w tym przecudownym także i męczeństwie świętego Stanisława. Jego to śmierć sprawiła to, czego nie mogły po ludzku dokonać jego słowa. Nasza ojczyzna, wtedy szarpana wieloma podziałami, wewnętrznymi konfliktami, wciąż jeszcze gdzieś tym pogaństwem pierwszych wieków chrześcijaństwa tutaj na naszych ziemiach, ta jego śmierć dokonała zjednoczenia. Zjednoczenia, które przetrwało, pozwoliło przetrwać naszej ojczyźnie i które stało się nauką dla przyszłych pokoleń. Wiele przesławnych czynów opromienia swoim blaskiem dzieje Polski. A jednak w pamięci pokoleń na zawsze pozostanie imię świętego Stanisława, sławnego orędownika waszej ojczyzny. Jest on chlubą i ozdobą Kościoła w Polsce, bo chwałą męczeństwa uświęcił początki chrześcijaństwa w waszym kraju. Potrzeba wam było takiego pasterza, oddającego swoje życie za owce w obronie wiary i obyczajów chrześcijańskich, by jego krew użyźniła zasiane wśród was ziarno Ewangelii. Pisał w swoim liście papież Pius XII na 700-lecie lat kanonizacji świętego Stanisława. Potrzeba nam było takiego pasterza. A dzisiejsza Ewangelia, dzisiejsze Słowo Boże, ta uroczystość, która wypada w czwartą niedzielę wielkanocną, a więc niedzielę dobrego pasterza, której to cały Kościół usilnie woła swojego Pana, by wyprawił nowych robotników na żniwo swoje. Domaga się, aby i nasza wiara, wiara naszych pokoleń, także tutaj, gdzie my żyjemy, na tych wioskach, na tych miastach, naszego rejonu, tej diecezji, aby ta wiara nie przepadła wraz z nami, ale przetrwała i przeszła w nowe pokolenia. Przeżyliśmy pandemię. Gdzieś nie tak daleko wciąż to widmo wojny potrzeba tym bardziej. Potrzeba nam takich patronów, ale tak jak mówił święty Jan Paweł II, nie tylko mamy rozpamiętywać, ale sami mamy tą świętością żyć, bo pisał, i ciągle są tacy ludzie. Jest wiele takich ludzi, dzięki którym wiara nasza przetrwała i jest niesiona. Pisał święty Paweł, że nasze życie, nasza wiara przechowywana jest w glinianych naczyniach, to znaczy kruchych. Tej kruchości zawsze człowiek doznawał. I jakkolwiek by nie był mądry, jakkolwiek nie byłby bogaty, dwóch rzeczy nigdy nie był w stanie ten świat kupić za pieniądze. Miłosierdzia i przebaczenia. To tylko może dać Bóg i ci, którzy za Nim poszli, którzy Mu zaufali. Patrzymy dziś na Stanisława, sławnego męczennika kraju Polski, sławnego męczennika ojczyzny, o której tak wielu w historii i za którą tak wielu w historii przelewało swoją krew. Trzeba nam z miłością popatrzeć dzisiaj na naszą ojczyznę,
jako spuściznę, jako dar pokoleń, jako dar Boga, jako miejsce, w którym ma wzrastać Jego Kościół, w którym ma obfitować, w którym ma wydawać owoce nie tylko dla nas, ale także dla całego świata. A świat tych owoców bardzo dziś potrzebuje. Z wami jest Chrystus i Jego moc zwycięska. A zatem bez lęku i śmiało trwajcie w boju dla Pana. Niech wasza wiara będzie jak skała, której nic skruszyć nie zdoła. Niech waszej miłości nie przyćmi żadna ludzka niegodziwość. A wasza nadzieja niech jaśnieje nawet i wtedy, gdy wszystko wkoło zdaje się walić i upadać. Niech ona was wspiera i da wam patrzeć w przyszłość z niezachwianą ufnością. Czemuż macie się lękać? Kościół Święty potrafi wzrastać w przyszłość z niezachwianą ufnością. Wśród cierpień, a pośród zniewag nie zbaczyć z prostej drogi. Nie przygnębiają go przeciwności, nie odurzą powodzenia. W pomyślności umie zachować pokorę. W trudnościach z nadzieją spoglądać ku niebu. Pisał Grzegorz Wielki, papież. Święty Stanisławie, pasterzu Kościoła Krakowskiego, pasterzu Kościoła Tarnowskiego, znaki Twojego zwycięstwa jaśnieją nad polską ziemią. Zasługi Twojej krwi jednoczą naszą ojczyznę. Męczenniku wspaniały, sławimy dzisiaj Twoje imię. Oręduj za nami u tronu Bożego.